Okej, witam was wszystkich, z tej strony Hudson i dzisiaj w prezentacji nowego czempiona Zeda jestem na public becie i jak widzicie gram sobie z Tristaną, która jest dosyć OP. Zed, ciekawa postać, muszę przyznać, troszkę ciężka do ogarnięcia i raczej ona będzie mogła zabić tylko i wyłącznie na dobicie, bo naprawdę ciężko się zabija. Sobie zobaczcie emotki w ogóle i te sprawy. To jest fajne. No to jest spoko, to jest naprawdę spoko. Design bohatera jak najbardziej kupuję go. Skille okej, spoko mogą być, ale jednak już nie jestem tak mocno na. Przeczytam wam teraz, o co ogólnie w tych skillach chodzi, bo aktualnie są już pokazane. A więc pogarda dla słabych. Zawsze gdy Zed atakuje przeciwnika, który ma mniej niż 50% punktów zdrowia, zadaje dodatkowe obrażenia magiczne w wysokości 8% całkowitego zdrowia przeciwnika. Ten efekt może dotknąć danego przeciwnika tylko raz na 10 sekund. Każda pasywka. Ostrze Shuriken. Czas cooldownu 6 sekund. Aktualnie, bo już mam ten 11 poziom i go mam wymakfowanego. Zed i jego cień rzucają ostrzami. Każdy zadaje 215 plus 9 punktów obrażeń fizycznych pierwszemu przyszytemu wrogowi i 172 plus 7 obrażeń fizycznych wrogom znajdującym się za nim. Dodatkowe ostrze shuriken, które trafia w tego samego wroga, zadaje 50% obrażeń. Ok. Żywy cień, 20,5 sekund. Tam było chyba 22. Zniszczono twoją wieżę. O, Tristana, OP. Trzeba zaraz po nim pójść. 22 było, dobra. Dodaje 10 punktów, 10% dodatkowych obrażeń od ataku. To jest bierna umiejętność. Cholerne miniony. Cień Zeda podbiega do przodu, pozostając w miejscu przez 4 sekundy. Ponowna aktywacja żywego cienia spowoduje, że Zed zamieni się miejscami ze swoim cieniem. Cień Zeda naśladuje jego umiejętność. Jeśli umiejętność trafi przeciwnika dwa razy, Zed odzyskuje 25 energii. Odzyskanie energii może się odbyć tylko raz na naśladowanie umiejętności. Jak się będziecie chcieli maksować, to macie dodatkowe obrażenia, bla bla bla. Ja to chyba będę maksował. Tak polecam maksować pierw Q, później W, później E. Chociaż te E też jest dobre, więc może i ona. Cięcie cienia. 3 sekundy odnowienia, tam chyba jest 4 albo 5 na tych pierwszych levelach. Z i jego cień atakują, zadając 90 plus 7 obrażeń fizycznych po bliskim celom. Każde cięcie cienia, które trafi przeciwnika, zmniejsza czas odnowienia żywego cienia o sekundę. Każdy przeciwnik trafiony przez naśladowanie cięcia cienia będzie spowolniony o 25% przez 1,5 sekundy. Przeciwnicy trafieni przez oba cienie będą spowolnieni o 37,5%, ale nie otrzymają dodatkowych obrażeń. Naprawdę dosyć dobry skill na spowolnienie, ale tak jak mówię, nie ma... Zaraz wam powiem zresztą, czego mi brakuje u niego. A więc ulti. 120 sekund cooldownu. Znak śmierci. W zadanie można wycelować, a on sam podbiega do wrogiego bohatera. Po dobiegnięciu oznaczasz cel do zabicia i umieszcza na nim żywy cień. Cień ten istnieje przez 4 sekundy. No, muszę zaraz tam iść do niej. I naśladuje umiejętność Zeda. Ponowna aktywacja znaku śmierci spowoduje, że Zed zamieni się miejscami ze swoim cieniem. Po 3 sekundach znak zadziała, zadając obrażenia fizyczne o wartości 96 plus 20% obrażeń magicznych i fizycznych, jakie zostały zadane celowi przez Zeda i jego cień, gdy znak był obecny. Okej. Co bym na nim kupował? Wiecie co? Ioniskie mogą być dobre, ale także buty prędkości, bo naprawdę z tym jest ciężko, buty ruchliwości i berserki. Ale kupmy sobie ioniskie. Teraz jeżeli chodzi o ogólne itemy, wydaje mi się, że tak, tuczek byłby dobry. Tutaj ogólnie te polecane itemy wydają mi się być całkiem dobre. Jak widzicie, tutaj też mamy ostatni szep, który naprawdę pomaga. Ale pójdę sobie jeszcze w ostrze nieskończoności i idźmy do Tristany. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o wygląd jego, to naprawdę kupuję go, bo mi się on strasznie z wyglądu podoba. Przypomina mi takiego, wiecie, Shredera. Ma też skórkę, która przypomina mi Raidena. Rzuca tymi błyskawicami. I to jest naprawdę spoko. I teraz tak, pokażę wam te skille. Zacznijmy od Q. Shuriken. Logika. Zaraz wam pokażę kombinację wujku i Q. A widzę, że Tristany nie ma. Więc tak to wygląda mniej więcej. Oj, tutaj Demajor. No i
Obkręcacie się. Teraz tak, znajdźmy Tristanę. I pokażę wam ogólnie, jak wygląda ulti. I muszę wam powiedzieć tak, jeżeli będziecie ogarniać te cienie, to będziecie strasznym przeciwnikiem. I też możliwe, że strasznym teammate'em. Dlaczego strasznym teammate'em? Ponieważ ja zauważyłem, że ta postać... To nie jest na przykład kręty z Dravenem, ja... O wow, patrzcie, gank. No i ulti. A więc tak wygląda ulti, tutaj możecie jeszcze jeden cień dać. Macie tak naprawdę trzy cienie. To jest spoko sprawa. Ale jak widzicie, no ten damage jest taki... Taki jest, ale go tak naprawdę też nie ma, wiecie. To jest coś... No jak widzicie, Tristana mnie tutaj obija. Obija mi członki. O, nie mam energii, no widzicie. No i to jest też to, że brak energii powoduje, że się nie da. No i to jest Tristana. Czego wymagałem. No nic, ale mniej więcej wiecie, jak już wygląda ta postać. Wiecie, co ona potrafi. Tak jak mówię, no... Jest to postać trochę ciężka do ogarnięcia, jej damage jest taki, wiecie, to jest tak bardziej na sneaky, o, ktoś sobie tam robi blue, o, patrzycie, robi sobie blue, bierzecie blue, robicie cienie w ogóle i bijecie się z blue, swoją drogą nie wiem, czy zabiję go, pewnie nie, pewnie zaraz umrę, albo nie, jak myślicie, umrę? Nie umrę, o, to by był shame, ale to jest właśnie taka postać okropnie na sneaky. Tutaj nie macie się rzucać na przeciwnika, tylko po prostu poczekać, gość ma mało życia, wtedy się rzucacie ze wszystkim co macie i możliwe, że zabijecie. Bo jak wiecie, te ulti coś tam robi, ale przy samym kontakcie nie robi tak naprawdę nic. Dopiero po tych 3 sekundach, jak ten znak tam zadziała, to wtedy jakiś tam damage'or. Co mi się podoba, że użycie ulti plus W daje wam możliwości, naprawdę duże możliwości, bo możecie użyć ulta, W dajecie sobie za ścianę, używacie ulta, teleportujecie się gdzieś tam, używacie W i możecie tak naprawdę zniknąć przeciwnikowi z oczu, co jest bardzo, bardzo przyjemne. Teraz spróbujmy znaleźć tą cholerną Tristanę, ona jest tam gdzieś, Boże, co ona sobie kupiła? Spieprzaj wieżę, a to wieże, po prostu powiem wam, że te wieże mają zasięg straszliwy. Nie wiem tutaj też, co by można było składać. Spróbujmy ją jakoś tak wypędzić z tego małego. No chodź, no chodź. Ult. I tutaj dajemy wszystko, co mamy. Jak widzicie, potężny damage nawet na nią szedł. No i niestety, ale nam uciekła. No i właśnie, o to chodzi. To po prostu jest też Tristana, wiecie, to nie ma co od niej wymagać, bo Tristana jest gównem i zazwyczaj ucieka. Ale będąc takim Dravenem, to ja bym ją po prostu już dawno zabił. Możecie się fajnie przenosić. Niestety jestem tutaj, utknąłem, można powiedzieć. Dobra, moi drodzy, przedstawiłem wam, jak działają skille, przedstawiłem wam, co ta postać mniej więcej potrafi. Czy ją kupicie, czy nie, to już zależy od was. Ja najpewniej... Znaczy, ja muszę przemyśleć, czy ja go kupię, bo... Wiecie co, dobra, przyznam, czasami się mi zdarzy skasować komuś, ale przy tej postaci to jednak... To jest ciężko. To zdecydowanie nie jest postać OP. Może dla osoby, którą będzie ogarniać, to nie jest taki Rengar, że wbijacie i zabijacie, tylko to jest naprawdę postać sneaky. Jak widzicie, jedynie skill do takiego podbicia to ulti. Czyli tak naprawdę niewiele. I ja to zauważam, że to jest naprawdę niewiele. Jeżeli chodzi o summoner spele jakiekolwiek, to mogę wam polecić błysk, ignite, wyczerpanie jest strasznie dobre, bo jak przeciwnik wam ucieknie z low HP, to zawsze jakoś go możecie podtrzymać. I co jeszcze tam macie? Spróbujmy jeszcze raz. No ale niestety, jak widzicie, no Tristana nam ciągle ucieka. Tak jak mówię, gdybym był takim Dravenem, to by było co innego. Denerwujący bot. Nienawidzę botów. Jeszcze nas zabije. No co? Teraz sobie podchodzisz, no? Bo masz wystarczająco życia na to, żeby sobie... O, tu w dupę! No ale tak działają niestety boty, że...
Same spieprzałem, jak mają niewystarczająco dużo życia, jak mają troszkę więcej od ciebie, to podchodzą już. Już cię drapią. No nic, musiałem umrzeć, ale tak jak widzicie, ta postać no nie robi takiego damage'a, jakby się komuśkolwiek mogło wydawać. Poza tym z Tristanem nie mogę podejść na bliski kontakt, co jest takie troszkę upierdliwe. Jeżeli chodzi o dalsze itemy, mogę wam też polecić, nie wiem, może jakiś widmowy tancerz na przyspieszenie troszkę tych ataków, może lodowy młot byłby dosyć dobry. Co tam jeszcze by mogło być? Jakiś tasak, ten wielki taki. Więc to bym mógł wam polecić. Idziemy ostatni raz na Tristana. Jeżeli nie pójdzie, no to... Jeżeli oczy, ona raczej spieprzy. Raczej, no co zrobić? Ona już ma 16 level, a ja, że przedstawiałem, to mam 13. Shit happens. Wydaje mi się, że maksowanie Q na początku jest dosyć dobre. Jeżeli oczywiście trafiacie tym Q, bo czasami się zdarzy, że można nie trafić. I jeszcze nie zapomniałem wam powiedzieć, że ta jednostka to cholerny ninja, jakby ktoś się jeszcze nie szczaił, że nie ma many. Dobra, idę na Tristanę, gdziekolwiek ona jest. O, ona jest na midzie. Czyli tak. Podejdźmy. Zaatakujmy ją. Zacznijmy ją bić. Ona zaczyna uciekać. My ją zaczynamy gonić. Jak widzicie, ten damage jest dosyć mały. Strasznie mały wręcz. Ale Tristana jest spowolniona. Walimy wszystkim, co mamy. Ona ucieka. Nie pozwolę ci. Revenge. No i tak jak mówię, no ta postać to jest strasznie, strasznie sneaky. Ciężka do ogarnięcia na pewno, ale warta kupienia. Wydaje mi się, że Riot się postarał. Tylko jeszcze taka mała wzmianka historyczna. Jak ktoś wie, to Zed ma na pięku z Shenem. Zed ma na pięku z Shenem, jednak wydaje mi się, że Shen kontra Zed to jest definitywne zwycięstwo Shena, bo Shen to jest po prostu siła niszczycielska, to jest tank, to jest po prostu niszczyciel, a Zed to jest taka osoba, która mało robi. Ja go kupię tylko i wyłącznie dlatego, że aktualnie nie mam żadnej ciekawej postaci do kupienia. Mam oczywiście Wayne, którą chciał strasznie kupić. Ale wydaje mi się, że na razie nie. Po prostu kiedyś powiedziałem sobie, że kupię tą postać, która wyjdzie. Miało wyjść na Kha'Zix'a. Okazało się, że mi się nie za bardzo podoba i trafione, bo mi się w ogóle on tak naprawdę nie podoba. Parę akcji ma fajnych, ale nie, jakoś go nie czuję. Praktycznie miało wyjść na Elise, ale Elise totalnie to nie jest moja liga tak naprawdę. I też mi się nie spodobała, też jej nie kupiłem. No i przyszedł czas na Zeda, gdzie... Można powiedzieć, obrazkowo podoba mi się strasznie. Jesteś Tristana. I'm coming for you, nigga. Obrazkowo podoba mi się strasznie. Jeżeli chodzi o skille, to no podobnie, trzeba przyznać, że... O, ty w dupę. Ty mendo. Rar, wszystko co mam. No shit. No i zabijam ją. No i właśnie, tak się niestety walczy. Dobra. Ja wam dziękuję. Czy kupicie Shena, czy kupicie Zeda, czy nie, to już zależy od was. Wy możecie mi napisać w komentarzach, co wam się podoba w tej postaci, co wam się w ogóle w niej nie podoba. Tu widzieliście, że nawet Tristana nie może pojechać, co jest lekkim zaskoczeniem. No nic, może tą postać jeszcze troszkę dopracują, żeby troszkę więcej robiła. Może to ma być postać, którą trzeba się wyuczyć grać i grać bardziej, tak jak już wiele razy powiedziałem, sticky. I tylko podchodzić na dobicie, ale oczywiście wiadomo, jak teammate'ci reagują, jak kogoś dobijasz, a niestety tą postacią tak raczej będzie. Mniej więcej tak samo jak Twistetem pod AD-em, też trzeba tylko dobijać aktualnie. Dobra, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!